Witajcie moi drodzy, zbliża się ten moment, kiedy wszyscy razem spotkamy się w jednym miejscu. Już w lipcu widzimy się na pierwszym obozie, w którym ja będę brał udział, gdzie będę Was odwiedzał, nawiedzał, próbował robić z Wami różne artystyczne rzeczy. Ale przed tym wszystkim chciałbym Wam przedstawić ekipę, która będzie brała udział w tych wspaniałych obozach. Więc zaczynamy! Pierwsza osoba to... Yeah, to ja, Michał Szpak. Czego ja będę Was uczył? Myślę, że będę Was uczył przede wszystkim, jak być sobą. Będę Was uczył, co robić z wolnym czasem i jak rozwijać swój talent. I jak to jest być na scenie, czyli tak naprawdę determinacji. Oh my god, wokal. Wokal. Marlena Szpak, to ona będzie Was uczyć. Znacie już zresztą ją z The Voice'a. Doskonale wiecie, że fantastycznie sprawdziła się w roli trenera i ona będzie Waszą trenerką. Przypilnuję ją, aby wyłuskała z Was prawdziwy talent. Kolejna postać, z którą będziecie mieli do czynienia, jest instruktorką tańca. Znacie ją bardzo dobrze. To osoba, która jest moją największą, największą, ale jest to dusza, która zawsze ze mną jest i zawsze mnie wspiera. Otóż Paulina Biernat, to ona poprowadzi dla Was warsztaty z tańca. Będziecie hulać jak latynoski albo latynosi. Podstawa tworzenia muzyki, to będą dwie osoby. Doskonale je znacie, jeśli jeździcie na moje koncerty. To właśnie one będą pokazywać Wam, jak zacząć przygodę z muzyką. Adrian Adamski i Damian Kurasz. Fotografia! Fotografią zajmie się nie kto inny jak Michał Pańszczyk. To właśnie on i jego zespół tworzy dla mnie wspaniały profil na Instagramie na przykład. Michał Pańszczyk. Mam nadzieję, że przeżyjecie jego warsztaty. Wideo, a dla Was wideo, myślę, że w dzisiejszych czasach wideo jest bardzo potrzebną komunikacją ze światem. To ona daje nam tak naprawdę możliwości promowania siebie jako artysty w sieci. I tym będzie zajmował się team The Dream Studio. Kreatywne myślenie i social media. Tutaj będziecie brać nauki u wspaniałej osoby, która świeżo po studiach będzie potrafiła Wam przekazać wiedzę, jak tworzyć tak naprawdę swoje platformy na social mediach. Jest naprawdę w tym dobry człowiek i to Piotr Wierus. Wierus. Charakteryzacja. Czy pamiętacie moje fryzury, moje makijaże w The Voice of Poland? Tak. To właśnie ta osoba będzie uczyć Was, jak zrobić się na bóstwo albo też na potwora podczas Halloween. Jest to Anna Piechocka. Anna Piechocka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Grafika i grafiki będzie Was uczył nie kto inny jak Jędrzej Guzik. To on tworzy dla mnie te wspaniałe kolaże na Instagramie. Jeśli ktoś ma ochotę, jeśli ktoś czuje się zainteresowany udziałem w takich naprawdę fajnych, kreatywnych obozach, w których ja też będę brał udział, to serdecznie zapraszam. Odwiedźcie stronę poniżej, link